Myślę, że duży wpływ na dzisiejsze wydarzenia miały pierwsze minuty. Zespół mój wszedł fatalnie w mecz, nieskoncentrowany. Miałem o to ogromne prezencje i mam do zawodników. Tak nie może funkcjonować zespół, który chce i myśli o czymś, żeby grać o coś więcej niż tylko funkcjonowanie i jakaś stabilizacja. I to jest ogromny zawód i powtarzam, rozczarowanie. Myślę, że potem po jednym i drugim stałym fragmencie, gdy zbliżyliśmy się do przeciwnika, mieliśmy też swoje szanse, no trzeba trafić w bramkę, a poza tym trzeba oddać też, że dzisiaj bramkarz gospodarzy stanął na wysokości zadania i przynajmniej w dwóch, trzech przypadkach zachował się bardzo klasowo. Martwi mnie to, że przegrywamy drugi mecz w sezonie w rundzie wiosennej, dopiero drugi mecz. No niestety nie umiemy grać z rywalami, którzy są zdeterminowani i albo nie jesteśmy skuteczni z tymi rywalami, jeżeli chodzi o zdobycz punktową, bo też przegraliśmy z Gryfem, który walczy o utrzymanie. I to pokazuje, że z mocnymi potrafimy, a z tymi, co walczą o te cele takie egzystencjalne, mamy problem. I to szczególnie tutaj mówię o koncentracji. Ale też chciałem podkreślić, że przeciwnik był dzisiaj bardzo zdeterminowany i wcale tu żadnego zadania nie ułatwiał nam i w tej drugiej połowie. I mimo optycznej przewagi to starał się odgryzać, ale tak jak powiedziałem wcześniej, dzisiaj to, że nie zremisowaliśmy, to też jest duża zasługa bramkarza gospodarzy. Dziękuję. Cóż, zafundowaliśmy sobie drugą połowę tak naprawdę na Pruszkowie, ponieważ analizując to wszystko i rozmawiając z zawodnikami, stwierdziliśmy, że przed nami 180 minut ewentualnego utrzymania. Pierwsza połowa była z puszczą, udało się akurat zdobyć te trzy punkty. Tak, tutaj trener podkreślił, chyba najbardziej tą wolą walki, determinacją, jakiś tam pomysł był. I akurat faktycznie puszcza gdzieś ten, udało nam się wykorzystać ich słabszy moment tych 20 minut. W ciągu tych 20 minut faktycznie oddaliśmy kilka naprawdę dobrych strzałów i z tego jeszcze do tego były stwarzane sytuacje, które były później gdzieś zamieniane nawet na rzuty karne, ale tak jak powiedziałem w szatni przed meczem. Piłka musi się znajdować w polu karnym i my musimy być do niej dobrze ustawieni, wtedy możemy stworzyć jakieś zagrożenie. Cóż, później Puszcza przejęła tą inicjatywę. Jest to bardzo klasowy zespół, bym powiedział. Powiem szczerze, że mamy taką tradycję, gdzie oglądamy, oczywiście analizujemy przeciwnika. Zazwyczaj są to po kilka fragmentów wyciętych gry w obronie, w ataku. I wyciąłem chyba około 30 stałych fragmentów gry. I znowu się dzisiaj żaden chyba nie wiem, może się powtórzył, mechanizmy może, natomiast mają wykonawców, mają timing w tym wszystkim i naprawdę jeszcze do tego dochodzi świetna gra w środku pola zawodników Reymana, Uwakwe chociażby. I naprawdę ten zespół, ja myślę, że w następnym sezonie, bo zdaję sobie sprawę, że Puszcza też miała nawet w tym meczu już inne cele i to też było widać, natomiast pewnie każdy walczy o kontrakty i nikt tutaj, czy w Pruszkowie, który awansował, tanio skóry nie sprzeda. Każdy, jeśli ma charakter sportowca, to będzie grało zwycięstwo. Taka jest prawda. Nam się akurat dzisiaj to pragnienie sukcesu, pragnienie zwycięstwa, czy przetrwania jeszcze ten tydzień był po naszej stronie. Biorąc jeszcze pod uwagę to, jaka jest sytuacja, że tak powiem, w klubie i ta niepewność, naprawdę chylę czoła przed chłopakami, ponieważ tego nie było widać. Nikt nie myślał o tym, co będzie albo co jest, tylko każdy myślał po prostu o grze w piłkę. Oczywiście były słabsze momenty również w naszej grze, szczególnie przy tych stałych fragmentach gry, ale mówię, jedni byli słabsi w tym momencie i dali szansę wykazać się innym i ci inni stanęli na wysokości zadania. Mówię to oczywiście o Robercie, dzięki któremu po prostu to nasze życie jeszcze w tej drugiej lidze może trwać. Dziękuję.